Dziękuję. No i wracamy na parkiet. Kolejne spotkanie przed nami i już fantastyczne. Krzysztof Różycki również był kandydatem do pięknej bramki. 1-0. Nie oglądaliśmy, natomiast będą szanse po obu stronach. Odprowadził tę piłkę na spokojnie strzała. I Zosia Swoboda wznowi od bramki. Zobaczmy, Krzysztof Różowski. On dzisiaj lewoskrzydłowy. Wycofuje do strzały. Na prawej stronie Władek Zdybał. No a jako pivot rozpoczyna to spotkanie Ryniu. A więc Piotr Graczyk. Zobaczmy, Władek Zdybał na lewą stronę, tam jest Krzysztof Różowski. Ryniu oddaje Krzyśkowi. No i świetna interwencja golkipera z Podkarpacia uniemożliwiła zdobycie Śląskowi pierwszej bramki na tym turnieju. Władysław Zdybał, a więc zawodnik Śląska Wrocław, jeden z bardziej rozpoznawalnych i lubianych przez społeczność naszego ruchu. Rozpoczynać będzie z autu. Tutaj drobne problemy techniczne z powrotem na parkiet. Natomiast już przygotowani są zawodnicy. Próbuję sobie zajrzeć w czat. Nic nowego na razie się nie pojawiło. Myślałem, że może będą jakieś komentarze dotyczące tego występu artystycznego chłopców i dziewczyn, którzy uświetnili nam przerwę z piosenką Eda Sheerana na ustach. Rzut rożny dla drużyny Psoni Team Jarosław. Główką musiał interweniować Władek Zdybał. Na szczęście jego okulary zostały nienaruszone i może on kontynuować grę. Ale za wysokie to dośrodkowanie w wykonaniu ekipy z Jarosławia. Strzała, rozprowadza piłkę. No jest tutaj świetnym rozgrywającym. Ryniu, zobaczmy, oddał Krzyśkowi, ale zabrakło trochę precyzji, trochę celności w tym uderzeniu. Dalej, czyste konto u obu bramkarzy. Ryniu, agresywny pressing. No i opłacił się. Także jeden z najbardziej lubianych, najbardziej charakterystycznych zawodników, najbardziej doświadczony w ekipie Śląska Wrocław, jak i reprezentacji Polski, Piotr Ryniu Graczyk, zdobywcą pierwszej bramki w tym meczu. Pierwszą bramkę w tym meczu 1-0 prowadzi WKS Śląsk Futsal Wrocław, a strzelcem gola grający z numerem 7 Piotr Graczyk. Paweł Łukaszów, wiemy, że to jest bardzo szybki, ale przy tym też zachowujący na wysokim poziomie siłę Paweł Łukaszów. Groźny zawodnik. Chyba taka najniebezpieczniejsza armata, jeśli chodzi o ekipę Psoni Team Jarosław. No właśnie, Kasper Strzałkowski zmuszony do toczenia z nim pojedynków. Teraz zobaczmy, bardzo dobre podanie otwierające drogę do siatki, ale nie udało się z tego skorzystać ekipie z Jarosławia. Zobaczmy, jest Władek na prawym skrzydle. Władek ustawił sobie piłkę, no i nie zakończyło się to uderzenie sukcesem, ale wydaje mi się, że tu powinien być rzut rożny dla drużyny Śląska Wrocław. No i moje przypuszczenia okazały się słuszne. Arbiter tego spotkania, a więc Bartek Miziński, wskazuje na róg boiska i to właśnie on
zobaczmy i posłuchajmy, mam nadzieję, że Państwo to słyszą, głośny doping dla ekipy z Wrocławia, z Dolnego Śląska całego. No i na pewno na skrzydłach tego dopingu będą mieli łatwiej na drodze do półfinału. Tam czeka już siódemka Ruda Śląska, dla tych, co nie oglądali od początku, oraz oczywiście mistrz Polski z Opolnicy. No a czwarty zespół poznamy już w kolejnym spotkaniu, w którym Legia Warszawa podejmie dogadankę KKN Kielce. Szczelna defensywa, ale tutaj groźny pojedynek. Oczywiście bez złych intencji, w futsalu bez barier. Fair play jest na pierwszym miejscu, no ale nie zmienia to faktu, że ucierpiał Piotr Graczyk w tym starciu. Strzelec jedynego jak na razie gola w tym spotkaniu. Na szczęście może już kontynuować grę. Nie jest konieczna zmiana wymuszona kontuzją, a więc jeśli będą jakieś rotacje, to miejmy nadzieję wyłącznie z powodów taktycznych. Teraz strzała, popisał się strzałem, nomen omen, z dalekiego dystansu. Pewnie jednak interweniował bramkarz. No i Władziu zdybał znów z autu. Ustawił piłkę, tym razem już poprawnie. No i podanie do strzały. Na lewym skrzydle Krzysztof Różowski. Zawodnik dysponujący świetnymi warunkami fizycznymi, co umożliwia mu liczne starcia fizyczne, bark w bark. Teraz na strzał zdecydował się Kasper Strzałkowski. Nie brakło mu dużo, ale jednak no mógł przycelować lepiej. Znakomitą interwencją w defensywie natomiast popisał się ten sam zawodnik. No i słyszymy ponownie głośny doping prowadzony przez fanów drużyny grającej w zielonych strojach. A teraz znakomita szansa dla ekipy z Podkarpacia, ale Zosia Swoboda była na miejscu, zrobiła co do niej należy. No przypomnijmy, reprezentantka Polski, nawet pełniąca funkcję kapitana tej drużyny, dlatego od niej można oczekiwać jak najwyższego poziomu. Ustawia piłkę sędzia, rozjemca dzisiejszego spotkania, Bartek Miziński. Kasper Strzałkowski zagrywa do Rynia. Ryniu przed szansą na drugą bramkę. Dwie minuty do końca pierwszej połowy. No i nie udało się podwyższyć tego prowadzenia. Jeszcze niczego nie może być pewny zespół Śląska Wrocław. Kasper Strzałkowski. Teraz na trybunach słyszymy nawet personalny doping dla Zosi Swobody, która strzeże dostępu do bramki Śląska Wrocław. Kolejna akcja pomarańczowej ekipy, ale nie przyniosła ona pożądanego skutku. W międzyczasie zmiany taktyczne po stronie Śląska Wrocław. Bracia Janczewscy pojawili się na boisku. Widzimy także Kubę Janickiego, a także Ariela, który wraca do ekipy z Wrocławia i który był bardzo wyczekiwany. Janczewski! Oj, groźny ten strzał sprawił niemały kłopot przeciwnikowi. Nie udało się jednak zdobyć w ten sposób bramki. Zobaczmy. Zosia do Ariela. Ten na lewe skrzydło. Nie zdążył jednak dobiec Kuba Janicki. To zagranie było jednak minimalnie za mocne. No na pewno potrzebują tutaj trochę czasu, żeby zgrać się zawodnicy,
którzy jednak jakiś czas ze sobą nie grali. Cieszy natomiast obecność Ariela ponownie na parkiecie w drużynie Śląska Wrocław. Janicki, no i sprawił niemały problem bramkarzowi, ale pierwsza połowa kończy się jednak tylko jednobramkowym prowadzeniem ekipy z Wrocławia. Chwila przerwy i za chwilę słyszymy się podczas drugiej części tego starcia. No i zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, na czacie pojawił nam się Dawid Hansen. Wspominałem o nim przy okazji meczu Gdyni z Rudą Śląską, ależ blisko był teraz szczęścia Ariel. Dwubramkowe prowadzenie dałoby spokój w szeregach Śląska Wrocław. Pojawił się nam Dawid Hansen, wracając do tego wątku, który rozpocząłem. No, ciebie też pozdrawiamy, szkoda, że nie jesteś, na pewno twojej drużynie byłoby wtedy łatwiej, natomiast rozumiemy, że nie zawsze da się dojechać. Ja także nie byłem na jednej z kolejek, konkretnie tej rozgrywanej u jednych z uczestników trwającego spotkania, a więc w Jarosławiu nie udało mi się być. Mam nadzieję, że za rok się to zmieni. Zobaczmy. Kuba Janicki ładnie obrócił się z piłką. Otwiera szansę dla Tomka Janczewskiego, reprezentanta Polski. Janicki blisko, blisko, ale zabrakło trochę do szczęścia. Jest ze mną także Andrzej, nasz operator, który, jak tam, udało się coś ciekawego nakręcić w trakcie europejskiego Superpucharu? Muszę powiedzieć, że były same interesujące rzeczy, działo się bardzo dużo. Życzymy sobie, żeby wszystkie turnieje miały taką samą oprawę i taki sam poziom emocji jak ten, który niedawno się skończył. Także czekamy na relacje, też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po montażu. No właśnie, znając umiejętności Andrzeja, to tutaj możemy spodziewać się magicznego, niezapomnianego filmu, który będzie znakomitą pamiątką tego wyjątkowego wydarzenia, którego niedawno byliśmy świadkiem. Teraz natomiast wróćmy do Pucharu Polski. Oglądałeś te pierwsze dwa mecze? Tak, oglądałem, może nie tak bardzo uważnie, ale kątem oka, i muszę powiedzieć, że tak samo, no, różnica może w poziomie poszczególnych graczy jest, no, jest znacząca, ale tak jak wszyscy tutaj podkreślamy, nie o to chodzi, tak? Widząc reakcję publiczności, jak żywiołowo reagują na jakiekolwiek zagrania czy gole, możemy się cieszyć, że coś takiego istnieje, że coś takiego funkcjonuje i że te osoby z tego się po prostu
cieszą, czerpią z tego satysfakcję. No to na marginesie mogę powiedzieć, że ten poziom i tak nieustannie rośnie. Kiedyś te dysproporcje między drużynami wydawały się jeszcze wyższe, ale drużyny rozwijają się cały czas, a my w międzyczasie ominęliśmy właściwie dwie bramki podczas tego spotkania. Trzy gole już na koncie Śląska Wrocław. Autorem drugiej był Tomek Janczewski. Tej, muszę przyznać, najnowszej nie widziałem, ale wydaje mi się, że też to właśnie Tomek trafił do siatki. Teraz Kuba Janicki, ponownie do Janczewskiego. Nie udało się dograć. Dzięki, Andrzej, że wystąpiłeś w naszym studiu, podzieliłeś się swoimi wrażeniami, a my wracamy na parkiet, gdzie trwa rywalizacja sekcji bez barier WKS Śląsk Wrocław z ekipą Psoni Team Jarosław. Od autu wznowią gracze z Podkarpacia. Na lewe skrzydło. No i bardzo ładnie rozprowadzona sytuacja. Tutaj Jaro Janczewski musiał interweniować, ale zrobił to tak jak należy. Może teraz skusi się na strzał z dystansu. Dokładnie tak zrobił. Rajd teraz z piłką. I szansa dla Tomka, nie? Kuba Janicki. No działo się sporo w tej akcji. Nie przyniosło to jednak szczęścia graczom Śląska Wrocław. Teraz szansa natomiast dla ekipy z Jarosławia, znakomicie wykorzystana. Zosia Swoboda nie zachowa czystego kąta w tym spotkaniu. 3-1 i zdecydowanie emocje nam się nie skończyły. Tomek Janczewski zagrał do swojego brata od środka, ale będzie konieczne powtórzenie tego zagrania. Nie wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. O, też piękny był to strzał Tomka Janczewskiego. Co prawda słabszą lewą nogą, ale dokręcił kapitalnie. No zabrakło tutaj troszkę, żeby piłka po odbiciu od jednego czy drugiego słupka trafiła, skręciła w stronę bramki, a teraz kolejne groźne uderzenie, tym razem głową. Nieczęsto oglądamy takie właśnie zagrania na boiskach futsalowych, na boiskach futsalu bez barier. A teraz bramka w wykonaniu bramkarki. Ależ to było ofensywne wyjście, które przyczyniło się do znakomitej akcji, znakomitego trafienia. Zosia Swoboda, co zrobiła? No odjęła mi mowę, powiem szczerze. Rozklepane defensywa przeciwników. Aż trudno powiedzieć, jak wysokim poziomem dysponuje Zosia Swoboda, bramkarka, która jednak zaczynała w polu i nie zapomina o swoich umiejętnościach. Zobaczmy, pojawił się na boisku Wojtek Krynicki i to właśnie Wojtek był blisko zdobycia bramki. Oglądamy także Doriana Busmana, a także wrócili na parkiet strzelający właśnie piękną bramkę Kacper Strzałkowski oraz Krzysiek Różowski. Ekipa z Podkarpacia na mniej już niż 3 minuty do zakończenia spotkania jest kompletnie rozbita. Dobrą informacją jest natomiast to, że pojawił nam się popularny pazdan, a więc Jacek Kowal, jeden z graczy, który cieszył się zdobyciem tytułu MVP jednej z kolejek po znakomitej grze obronnej. Bardzo sympatyczny, ale też bardzo uzdolniony, stabilny w obronie zawodnik Krzysiek Różowski. No on dzisiaj musi poprawić celownik, bo znakomicie wychodzi mu dochodzenie do szans bramkowych, natomiast samo wykończenie stanowi jednak problem. Zosia Swoboda, autorka jednej z bramek. Oj, odegranie Wojtka Krynickiego, w które włożył on minimalnie za dużo siły.
Krzysiek Różowski, czy przekroczył przepisy? Nie, po prostu z autu wznowi ekipa z Podkarpacia. Jacek Kowal. Jest szansa na szóstą bramkę dla Śląska. Dorian Gusman wykończył to sam, zauważył niepoprawne ustawienie bramkarza i skrzętnie wykorzystał tę sytuację. Dorian Gusman. No tego nam brakowało ze strony Doriana. To jest coś, z czego jest znany i znakomicie sobie radzi z takimi właśnie rajdami. 21 osób na żywo. Witamy tych, którzy spóźnili się nam, nie oglądają od początku. Dorian, czy znowu trafi? Nie. Dalekie wyjście bramkarza pozwoliło uchronić swoją drużynę od straty bramki. Dorian Gusman do Wojtka Krynickiego. Niecelne jednak podanie reprezentanta milickiego oddziału sekcji bez barier Śląsk-Wrocław. Dorian Gusman, ależ zgranie. Kapitalnie. Dorian jeszcze raz. Oj, chyba za późno to dogranie. Prosto w ręce golkipera. Można tam było szybciej poszukać Wojtka Krynickiego bądź Krzyśka Różowskiego. Teraz właśnie Różowski. Na prawe skrzydło był tam Dorian, ale Wojtek Krynicki był ustawiony jeszcze lepiej. Ostatnie sekundy, no i już za chwilę rozbrzmi nam syrena kończąca to spotkanie. 6-1 Śląsk pokonuje ekipę z Jarosławia i będzie już za chwilę kolejny mecz. Do usłyszenia podczas starcia Legii z Kielcami. Kolejny występ ekipy z zapowiedni na pole, bo tak się dogadaliśmy, także już oddaję głos dla nich.